Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam moich i państwa gości, którymi w naszym studiu są redaktor Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl i Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Panowie, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. A nasze gorące pytanie, drodzy państwo, dzisiaj myślę, że nie oddadzą najlepiej moje słowa, tylko odda zwiastun bardzo ciekawie skonstruowany, który zobaczymy już teraz na antenie telewizji w Polsce.pl w naszych gorących pytaniach. Wojny tutaj wkrótce w kinach, ta najnowsza część Skywalker Odrodzenie, ale Gwiezdne Wojny od wielu, wielu lat w tych kinach królują, jeżeli chodzi o nasz pogląd w ogóle na popkulturę, tworzą popkulturę, są zakorzenione niesamowicie mocno w tej popkulturze. Dzisiaj pytamy gorąco o to, skąd ten fenomen Gwiezdnych Wojen się bierze, ale zanim to gorące pytanie, Dawid, mam do ciebie pytanie zgoła inne, bo śledzisz te filmy, w tych filmach cały czas siedzisz. Ile filmów kinowych wyszło do tej pory z sagi Gwiezdnych Wojen? Filmów? Słuchaj, no to tak, wyszło 9. Biorąc pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych była pełnometrażówka świąteczna, stworzona tak specjalnie dla telewizji NBC na święta Bożego Narodzenia, o której wszyscy fani chcieliby zapomnieć, bo dostarczyła nam tylko jedną dobrą rzecz i był to Boba Fett. Tak naprawdę, tak, bo tam zadebiutował w krótkiej animacji, ale tak to mieliśmy Chewbacca i Hanna Solo, którzy wracają do rodziny Chewbacca po to, żeby poznać jego rodzinę i przeżyć razem święta. Był to koszmar. Wspominam o tym dlatego, że dużo osób w Polsce chodzących tylko na Gwiezdne Wojny do kina nawet nie wie, że taki film powstał. Ja mam problem z odpowiedzią na pytania quizowe dotyczące Gwiezdnych Wojen, natomiast odpowiadając trochę na pytanie, które zadajemy dzisiaj w programie, skąd się wziął fenomen, z dziecięcej wiary w dobro. Zawsze będę to powtarzać. To jest historia tak naprawdę, historia bardzo biblijna też, właśnie nowotestamentowa. No jest ofiara, ja to widzę coś takiego, że George Lucas zobaczył Star Trek, zobaczył, co robi Kubrick i doszedł do wniosku, tak, to mnie nudzi, to mi się nie podoba, ja lubię statki kosmiczne, samurajów, wybuchy, świecące miecze. Tak, nie, właśnie nie świecące miecze, bo to byli samuraje, wiesz, tak. Więc do tego lubię dinozaury i potwory. I tak to ładnie zmiksował, że dostaliśmy wspaniałą, rodzinną opowieść. Tak, ale wiesz, jak ona się przecież
przekształcała, że tych scenariuszy, tych wersji scenariuszy tam od 72 chyba drugiego, one się cały czas zmieniały. Tak, tak. Ale, ale gdzieś lubię, odkąd jako dziecko oglądałem, chyba Powrót Jedi był pierwszym filmem, który oglądałem, żeby było śmieszniej, oglądałem go w kinie jako bardzo młody człowiek, który absolutnie nie powinien wejść, bo to była inna kategoria zupełnie wiekowa. Ale tam były wisie, łuki, to no, pewnie dlatego cię wpuścili. Wpuścił mnie po prostu znajomy bileter w malutkim kinie na południu Polski, w Nowym Soczu, gdzie się urodziłem i mieszkałem przecież wiele lat, ale nigdy nie zapomnę innej sceny, ponieważ za komuny w kinach grano filmy właściwie do momentu, aż tę kopię można było wyrzucić. I wtedy był ostatni seans i nazywał się Pożegnanie z filmem. Jak dziś pamiętam, kino pod hale, tak się nazywało to kino, dzisiaj jest to Sokół, ale pamiętam jak dziś, że to był taki napis Pożegnanie z filmem. I ja stałem pod tym kinem, prawie płacząc, ile miałem wtedy, może 10, może 11 lat, i czekałem właśnie na ten, i to był ostatni raz puszczony film. Na szczęście przyszła era wideo, już wtedy dość popularna w Polsce, nawet na prowincji, i na szczęście mogłem do znudzenia oglądać te wszystkie filmy to raz jeszcze. Ja jestem młodszy rocznik, więc nie miałem tej przyjemności, żeby Gwiezdne Wojny pierwszy raz obejrzeć w kinie. Ja je obejrzałem wtedy telewizji, i to w telewizji polskiej, bo oni to wtedy nadawali, a w kinie zobaczyłem dopiero wtedy, kiedy Lukas popełnił profanację, czyli poprawił swoje filmy cyfrowo, i gdyby tylko zatrzymał się na tym, co zapowiadał, że doda efekty specjalne, takie, które on sobie wymarzył, ale wtedy nie były możliwe, ponieważ po pierwsze nie miał budżetu, po drugie nie mieli w ogóle takiej technologii, żeby to wszystko zrobić, byłoby okej. Okay. Ale tam się no właśnie okazało, że Han Solo nie strzela pierwszy, że Jabba wygląda w pierwszym filmie zupełnie inaczej, a jak już mi zmienił 3 hologramy na końcu właśnie filmu, który ty jako pierwszy oglądałeś, czyli Powrót Jedi, to ja już powiedziałem, że to jest dla mnie za dużo. A jeszcze to, no! Dołożone ładernie po prostu. Ja pamiętam, dziś Maciek przed wejściem mnie nieco zbeształ, ponieważ nie mam swojej ukochanej koszulki Han Shoot First. Także z Hanem Solo. Ale rzeczywiście, znaczy, to jest też ciekawe, ponieważ jakby są dwie grupy. No, są grupy wyznawców i ortodoksów, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, ale są też tacy ludzie, którzy dopuszczają pewne zmiany. To znaczy, nie wiem, ta magia na mnie tak działa, Gwiezdnych Wojen, że rzeczywiście dopuszczam pewne odstępstwa od dogmatu, że tak powiem, ale ja jakoś to łykam, mówiąc kolokwialnie. No ja miałem właśnie trudność, bo dla mnie właśnie ta zmiana w Nowej Nadziei i właśnie to, że Han już nie strzela pierwszy, odejmuje mu tego trochę pazura takiego złego gościa. Jest robienie z niego takiego herosa od początku do końca. A on taki nie był. Dlatego go polubiłem. To nie jest postać, kolorowa, cukierkowa. No ale skoro rozmawiamy o tych wszystkich filmach, już zaczęła się tu, jak państwo słyszą, gorąca dyskusja na temat Gwiezdnych Wojen. Jeszcze kilka tych takich pytań wprowadzających, tych quizowych, można by powiedzieć, jeżeli mówimy tu o tych poszczególnych filmach z serii, z tej pierwszej trylogii, która część pojawiła się jako pierwsza? Nowa Nadzieja. Nowa Nadzieja, tak, zobaczmy plakat do tego filmu, jak wygląda. Część. Plakat do Nowej Nadziei, dokładnie ta część właśnie pojawiła się jako pierwsza. To jest wersja płytowa. To jest wersja płytowa, idziemy dalej. Kolejne pytanie, przedstawicielem której rasy był Jabba, już wspomniany w naszej rozmowie? Nie wiem. Panie, nie pamiętam. O, jest na ekranie, nawet się pojawia, jaki piękny pamiętam. Przedstawiciel rasy Hutów, tak się nazywała ta rasa. Jedziemy dalej. Kto wyszkolił Anakina Skywalkera na rycerza Jedi, Wojtku? Na Skywalkera, na rycerza Jedi. Help me? To jest proste pytanie. No help me? No tak, tak. Obi-Wan Kenobi na naszym ekranie, Obi-Wan Kenobi, no również się pojawia odpowiedź na nasze pytanie. No to idziemy dalej. Jaki jest waszym zdaniem, bo tu rozmawiamy o tym fenomenie, już zaczęliście też między sobą wymieniać swoje opinie na ten temat, dlaczego, skąd bierze się ten fenomen, jaki jest wpływ na kulturę masową w ogóle Gwiezdnych Wojen, Dawid?
Ogromny, no ponieważ po pierwsze Lucas udowodnił, że jednak sci-fi nie jest skierowane tylko do tak zwanych geeków, ale do całych rodzin, które mogą pójść na te filmy i się na nich dobrze bawić, ponieważ one dostarczają jakieś też walory edukacyjne, pokazujące, że rodzina jest najważniejsza, że dobro zawsze zwycięża. Trochę jak Szybcy i Wściekli. No to powiedzmy, tak, ale nie do końca. Po drugie, on, tak jak już zaczęliśmy mówić, łączy w sobie wiele gatunków. Jest trochę biblijny, trochę szekspirowski, więc generalnie każdy wielbiciel literatury też coś tam dla siebie znajdzie. I nie jest pełen różnego rodzaju odniesień, jak w Star Treku, do technologii czy do fizyki, co dla przeciętnego człowieka jest trudne do ogarnięcia umysłem. Tutaj są po prostu proste historie, proste dialogi, fajni bohaterze, z którymi możemy się utożsamiać. Chociaż z drugiej strony ci bohaterowie kolejnych odsłon Gwiezdnych, bo to nie są bohaterowie jednoznaczni. Mówiliśmy o Hanie Solo oczywiście. No, wiemy oczywiście o Lordzie Vaderze, którego historia jest przecież historią nieprawdopodobnie tragiczną i wręcz pełną takich zwrotów akcji, które... Ja zawsze będę powtarzał, że Lord Vader powstał dlatego, że rycerze Jedi w swojej elitarności i w swoim takim porzucaniu słabości ludzkiej, tak, gdzieś go zaniedbali. Wiem, że są tacy, którzy by mnie za to zamordowali, pocieli mieczem świetnym, ale moim zdaniem to jest postać też bardzo piękna i pełna takich, no, rzeczywiście uczuć, które z jednej strony sprawiają, że stał się, no, tym, prawda, symbolem zła, prawda, i tym, a z drugiej strony przecież coś na to wpływało. No tak, a nie sądzisz, że to, że jego przejście na tą ciemną stronę mocy jest spowodowane także ingerencją polityki w struktury Jedi, gdzie to, co do czego on był szkolony i wychowywany przez te wszystkie lata, nagle jest zmieniane przez jakiś ustrój, który zaczyna im mówić, co oni mają robić. Doszło do czystej manipulacji tak naprawdę. Ja mam wręcz pewność, że moim zdaniem w pewnym momencie zakon pełnił rolę, no, wręcz reżimu, i był niby zbrojnym ramieniem Republiki, ale tak naprawdę był służbą specjalną, która w pewnym momencie zaczęła przejmować kontrolę nad Republiką. Więc choć to oczywiście wchodzimy w politykę, bo coś, co ja będę powtarzał... Ale Gwiezdne Wojny też o polityce, no, bo właśnie to jest opowiadają. Polityczna historia również, prawda? Tam cały czas ścierają się kwestie dotyczące władzy. No to jest opowieść o władzy. Dlatego to, co mówiłem, prawda? Że każdy tam znajdzie coś dla siebie, że to nie jest jedna opowieść, tylko łączy w sobie tyle gatunków i tyle współczesności ma w sobie, pomimo tego, że jest to w galaktyce. Tak. Czy możemy zatem powiedzieć, że nawet ta pierwsza trylogia, która się pojawiła, że te wszystkie historie tam przedstawiane, one cały czas są uniwersalne, że dzisiaj możemy sobie te filmy włączyć i czuć się w nich Ale jak oczywiście w domu. I tak jest, no przecież ludzie cały czas oglądają. Kobiety mogą sobie obejrzeć romans pomiędzy Leją a Hanem Solo, wspaniałą, miłosną opowieść. Piękna historia, tak. I nie mogą znaleźć właśnie historię Luke'a Skywalkera, człowieka czystego umysłem i duszą, który walczy tutaj po prostu, żeby swojego mrocznego ja nie wypuścić. No, mamy tych tam wielu bohaterów, każdy ma swój charakter, swoją opowieść, którą moglibyśmy rozwijać, i zresztą Lucas czy osoby dla niego pracujące rozwijały, czy to w książkach, czy w komiksach. No, nie ma chyba teraz postaci w tym samym uniwersum, które nie ma własnej książki. Tak, to prawda. Znaczy, mnie jeszcze uderza ta kwestia, o której mówiłeś, czyli kwestia właśnie rodziny, czy jakby tych takich wartości, które są absolutnie uniwersalne właściwie dla każdej religii, dla każdego systemu. Dla mnie to jest też opowieść o tym, jak buduje się imperium, jak ono powstaje, dlaczego ono powstaje. I dlaczego upada. Dlaczego upada, jak słaba jest demokracja, mimo tego, że ona zawsze gdzieś na końcu zwycięża, prawda, to zło. Dlatego głęboka wartość... Ale do końca, czy zwycięża? Bo tutaj mamy, patrząc na te trzy trylogie, czyli tą całą sagę, tam masz takie koło, no tak. Coś, co powraca za każdym razem. Że nie da się, no, że ludzie się nie uczą na swoich błędach. Bo nie uczą się, to po pierwsze, a po drugie, zawsze wolność walczy z tyranią i tego nigdy, oczywiście są okresy lepsze, gorsze, prawda, demokracji, natomiast zawsze będzie walczyć z tyranią. No i właśnie dlatego... Pokusa absolutyzmu, że tak powiem, u władców i jakichkolwiek władców, to nie tylko imperator.
To nie tylko senatorowie, właśnie, ale to też rycerze Jedi. Tak, prawda? Ale w tym filmie widać, że właśnie Imperium zawsze powraca, tak? Co by się nie działo, ile byśmy nie mieli tych chwil spokoju. No bo to jest pierwotne zło, prawda? To ono, i dlatego to też jest biblijna opowieść, bo to zło zawsze jest, prawda? Zawsze w tle jest. Drodzy państwo, o tym, jakich fanów i osób, które są zaangażowane w Gwiezdne Wojny, mam tutaj w studiu to świadczyć, może o to, że teraz mogę swój scenariusz iść i wyrzucić do kosza. Ale wracamy za moment. Do gorących pytań na antenie telewizji w Polsce.pl zachęcam do pozostania z nami. Dalej będziemy tutaj rozkładali Gwiezdne Wojny na czynniki pierwsze. Wracamy do naszego gorącego pytania dotyczącego Gwiezdnych Wojen, fenomenu, jakim są Gwiezdne Wojny na całym świecie, w popkulturze, to jak są tam zakorzenione, no i cóż nowego od Gwiezdnych Wojen nam przyjdzie zobaczyć. Już w niedługiej przyszłości o tym wszystkim porozmawiamy w naszym programie. Już teraz Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl i Wojciech Biedroń w polityce.pl razem ze mną w studiu cały czas. Witajcie ponownie, Wojtku, tutaj w przerwie ta opowieść o Gwiezdnych Wojnach dalej się gorąco toczyła i wspomniałeś o tym, że te Gwiezdne Wojny dla ciebie były takim amerykańskim snem. Tak, no, byliśmy dzieciakami z prowincji, w szarych, nudnych, pozbawionych wszelkich fajerwerków w latach 80. W Polsce nie było tak jak w RFN-ie, że tak powiem. I pamiętam jedną rzecz, no, w domu się dużo mówiło o polityce, mówiło się o Solidarności, mówiło się o komunizmie, o walce z komunizmem i tak dalej. I ja pamiętam, jak szybko zacząłem rozumieć, że tak naprawdę ci rebelianci z Gwiezdnych Wojen i rycerze Jedi to są właśnie ludzie demokracji, Solidarności i tak dalej, a ten system Imperium Zła, prawda, które zresztą weszło do języka politycznego, to właśnie komuniści, to właśnie Rosjanie, to Sowieci, prawda, i tak dalej. I w tej wielkiej wojnie jakby między tym, my wiedzieliśmy, że jesteśmy po dobrej stronie, prawda, gdzieś się utożsamialiśmy, no i oczywiście wielkie, wspaniałe kino, no właśnie dla ludzi ery komunizmu, prawda, tej szarości, tej ciężkości, kości tego okresu, tym końcówka lat 80., tak gdzieś mniej więcej od 85, 6, 7, to były czarne czasy. No dzisiaj z tego nie zdajemy sprawy. Mówisz o tej szarości. Kryzys potężny gospodarczy, pustki w sklepach, zamordyzm, który nawet dzieci powoli zaczynały odczuwać, brak fajnych zabawek, brak, oprócz tego chyba, że ktoś coś przysłał. Chciałbym przypomnieć, że pierwsze legalne, prawdziwe zabawki z Gwiezdnych Wojen były robione w Polsce, no, bo Polska zdobyła licencję i robiliśmy pierwsze figurki do zabawek Gwiezdnych Wojen. Ale one nie były w polskich sklepach w 87. Ale my je robiliśmy, tak, to były nasze. To jest tak zwany element albo pierwiastek Polski. Nie, i dlatego też nawiązuję znowu do polityki, bo Gwiezdne Wojny, Imperium Zła, to przecież określenia, które Ronald Reagan, słynny republikański, legendarny prezydent Stanów Zjednoczonych, jakby przyjął do języka politycznego. Pamiętajmy, że to jest szczyt zimnej wojny. To jest już po tej agresji na Afganistan, który Związek Radziecki, młodszym słuchaczom mówię, że to nie tylko Amerykanie napadli na Afganistan. Wtedy dla ciebie te Gwiezdne Wojny, Wojtku, były takim kolorytem w tej szarości i też tutaj nawiązaniem do tego, co się dzieje w kontekście politycznym w tamtych czasach, to Dawid, dlaczego dzisiaj czekamy na kolejną część Gwiezdnych Wojen? Dlaczego czekamy na Skywalker Odrodzenie? Bo lubimy to, co dobrze znamy. Jeśli mamy jakąś franczyzę, która jest z nami od kiedy pamiętamy, to darzymy ją bardzo dużą sympatią. Czy są to Gwiezdne Wojny, czy jest to Indiana Jones, czy jest to Coca-Cola, czy jest to Batman. Za każdym razem, kiedy nowa część wchodzi, my się cieszymy, ponieważ to są rzeczy, z którymi my właśnie, tak jak tutaj mówi rozmówca, kojarzymy nasze dzieciństwo. No to jest... I jeszcze do tego, jeśli pojawiają się tam ci sami aktorzy, tak, odgrywający te same role, Hanna Solo, no najbardziej Leia. Lubimy filmy, które już oglądaliśmy, dokładnie, prawda? Ale to jest, ja miałem dokładnie tak samo z Władcą Pierścieni w pewnym momencie, tak? Jestem dzieciakiem wychowanym na Hobbicie i książkach Tolkiena i trylogii tolkienowskiej. I tu jestem prawdziwym świrem, tu mógłbyś mnie egzaminować z każdego to pytania. To przy okazji premiery serialu Amazona to, Władca to Pierścieni. Jestem na pewno, stawię się karnie tutaj, dziękuję z góry za zaproszenie. To są właśnie te historie, które my już znamy na pamięć. Dokładnie. Ktoś spyta po jasną, ciasną, po raz 36 raz, Wojtek, oglądasz Powrót Króla. No tak. Albo dlaczego raz na kilka lat
mam coś takiego, muszę przeczytać Władcę Pierścieni. Znaczy, ja nie znam osoby, która poszła na Przebudzenie Mocy i nie miała ciarek i lekkiego wzruszenia, jak na ekranie pojawił się Chewie z Hanem Solo. Oczywiście, że tak. To było wow. Tak. I choćby tylko dla tego momentu warto było pójść na ten film. I ta sekunda, gdzie człowiek się przenosi do dzieciństwa. Dokładnie. Znowu, prawda? Kiedy znowu nie ma wielu trosk, wielu problemów, tylko po prostu przenosi się w świat piękny, kolorowy. Jak wlatuje ten napis i jest charakterystyczna muzyka Gwiezdnych Wojen, to ja już po prostu widzę, jestem znowu taki, siedzę przed telewizorem i marzę o tym, że będę latał w kosmosie i machał. Te napisy wśród gwiazd idą, te historie, które trzeba tam przeczytać na początku. No coś niesamowitego, rzeczywiście, kiedy człowiek siedzi w tym kinie, nie istnieje nic więcej poza tym, co się właśnie widzi na ekranie kina, ale też również w telewizorze. No ale ty też zapominasz, że masz, wiesz, 30 lat, ty znowu masz to, nie wiem, 7, 6, kiedy oglądałeś to za pierwszym razem. Ja tak się łapię często na to, ale idziemy dalej, zostawiamy to w spokoju. A czy nie przeraża was trochę to, że tego będzie coraz więcej teraz, że mamy raz, że koniec zaraz kolejnej trylogii, zakończenie, wielkie zakończenie sagi Gwiezdnych Wojen, ale dochodzą nam znowu kolejne seriale, o nich za moment sobie porozmawiamy, ale tak się zastanawiam, czy jest szansa na jeszcze filmy dziejące się obok, bo mieliśmy Rogue One, czyli Water 1 i Solo, Hanna Solo, opowieść oddzielną o Hanie Solo, dziejącą się też wiele, wiele lat wcześniej. Ale ten Solo tak za bardzo nie wyszedł i chyba te filmy obok gdzieś zaczynają być pod znakiem zapytania, chyba bardziej w stronę seriali się będą kierowali. Znaczy, to wszystko będzie zależało od tego właśnie, jak seriale zostaną przyjęte, jak widownia, czy będzie się tym jarać, czy nie. Ja mam tylko taki problem, że o ile w Marvelu możemy te rzeczy w dużej mierze oglądać osobno i nie gubić się w tym, co się dzieje, Gwiezdne Wojny są tak ze sobą połączone, że musimy. Chociażby ludzie oglądający Hanna Solo zastanawiali się, co robi tam Darth Maul. Tak. A okazuje się, że gdybyśmy oglądali serial animowany, pokazywany na jednym z kanałów dziecięcych, Rebelianci, to byśmy dobrze wiedzieli, co on tam robi. I bez właśnie tego puzzla, to tak siedzimy i tak... Ej, no on był w pierwszym epizodzie, ale on zginął. Co on tu robi? Co on tu robi? O co tutaj chodzi? Ale to ja z kolei byłem pod wielkim wrażeniem Łotra. Znaczy, dla mnie ta mroczna opowieść, no potwornie smutna przecież również, ale sposób pokazania Gwiezdnych Wojen, dla mnie w Łotrze Gwiezdne Wojny na chwilę, trochę może jedną nogą, nie w 100%, znalazły się w kinie dla dorosłych i w tematyce dla dorosłych. To już był film zdecydowanie bardziej poważniejszy, mi się wydaje, brutalniejszy od tego głównego nurtu. Ale pamiętajmy, że Rogue One powstał w sumie tylko po to, żeby naprawić bzdurę, jaką było, jak to się stało, że jednym strzałem facet rozwalił wielką machinę, która miała rozwalić świat. I po to został ten film wymyślony. I oczywiście zrealizowany jako taki szeregowiec Ryan Gwiezdnych Wojen jest świetny, ale też gdybyśmy nie wiedzieli, co się później wydarzyło, to on troszkę nie ma sensu. Nie ma sensu. A z racji tego, że my dobrze znamy opowieść Luke'a Skywalkera i tym, jak rozwalił Gwiazdę Śmierci, bardzo dobrze się to oglądało, bo wiedzieliśmy, po co oni to robią. Mnie właśnie Han Solo zupełnie nie przekonał. Znaczy, ta część kompletnie. A mnie aktor, który tam zagrał, przekonał, z tym, że ten film dla mnie trochę bez sensu był w tym momencie wypuszczony o Hanie Solo. Znaczy, ja rozmawiałem z Markiem Hamilem, tutaj możecie mnie dotknąć, tak, rozmawiałem. Tak. I właśnie Han Solo wyszedł w kwietniu, a w grudniu wcześniej mieliśmy nową część. No i Mark spotkał się z ludźmi z Disneya i pyta się ich, dlaczego tak wcześniej? 4 miesiące, to za mało. Ludzie jeszcze nie ochłonęli po tamtym. Oni mówią, no, bo w grudniu mamy Mary Poppins. Na co Mark powiedział, a no tak, Mary Poppins. Franczyza, która dostarcza Disneyowi miliony dolarów rocznie. No faktycznie, trzeba dla niej zrobić miejsce. I wyszedł. I to mniej więcej tak wygląda. No, Han Solo, mam wrażenie, poległ dlatego, że był za wcześnie. I ludzie nie zdążyli wyrobić sobie w tej nostalgii, że jestem już gotowy na nową część Gwiezdnych Wojen. Chyba tak. Natomiast nie wiem, fabularnie jakoś mnie nie do końca przekonał, chociaż oczywiście karnie oglądałem i co oczywiste. No jak wszystko będę. Ale moja ulubiona scena to chyba właśnie Łotr 1 i tam, kiedy pojawia się Darth Vader na koniec filmu i pokazuje swoją tą rzeczywistą, właśnie tak na poważnie to było przedstawione, że to jest facet, z którym jakby nikt praktycznie nie ma szans. To był ten pomost, od którego zaczyna się później nowa nadzieja. Ale to jest też kolejny, to powiedziałeś o Lordzie.
to też pokazuje, jak atrakcyjne potrafi być zło. Nie tylko poprzez danie poczucia siły czy potęgi, ale też wizualnie. Jak się patrzy na szturmowców, jak się patrzy właśnie na Lorda Vadera, jak się patrzy na kwestie uzbrojenia, kwestie tej maszynerii takiej dzikiej, bezdusznej, to rodzi to rzeczywiście u niektórych pewne, to tak jak ktoś patrzył na równe rzędy żołnierzy Wehrmachtu, te świetne czołgi, samoloty. Dlatego i tak właśnie dalej, mi się wydaje, że zło jest niesamowicie atrakcyjne. Właśnie dlatego mi się wydaje, uważać, że żeby to zrównoważyć, George Lucas rycerzom Jedi dał świetlne miecze, żeby ludzie mówili, kurczę, ty możesz sobie mieć ten technologię, ja mam miecz. I co tak. Panowie, mówiliśmy trochę o tych serialach, zobaczmy, bo dostaliśmy zwiastun do Mandaloriana. Zobaczmy, jak ten zwiastun wygląda i czy jest coś, co nas do tego serialu już teraz przekonuje. Hunting is a complicated profession. Don't you agree? No i to od razu reklama nowej platformy streamingowej Disney Plus, która właśnie ma stać między innymi serialami z Gwiezdnych Wojen oraz z Marvel Cinematic Universe. Panowie, szczerze mówiąc, Mandalorian, ten zwiastun bardzo mi się podoba, szczególnie że przywołuje mi właśnie trochę wspomnienia z Rogue One. Do tego jest to taki dziki gwiezdnowojenny zachód, bym powiedział. Znaczy, ja powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, co myślę o tym serialu, ponieważ zwiastun mówi mi kompletnie nic. Ja wiem też, że to jest odpowiedź na to, że fani od lat chcieli mieć film o Fecie, no więc jakąś tam wariację tego dostają. To bodajże to jest chyba jego ojciec, tak? Tak, tak zaczyna się ta historia w ten sposób. Tak, więc tutaj nie wiem, o czym będzie ten serial tak naprawdę, no bo nie wyobrażam sobie, że to będzie procedura, gdzie on co odcinek będzie kogoś tam ganiał. Łapał, prawda? A kiedyś tak seriale funkcjonowały. Kiedyś tak funkcjonowało, teraz już to tak nie funkcjonuje, więc jestem bardzo ciekaw, jaką historię tam zawartą, która właśnie będzie kolejnym puzzlem do tego nie wielkiego obrazka. Mam nadzieję, że tak powiem, polowanie na ludzi będzie jakby tylko tłem do fabuły, no bo czym się zajmuje, to wiemy, prawda, i zajmował, natomiast jakby no, zobaczymy jego historię, chcę jego historię zobaczyć, prawda? Pamiętajmy, że tam też jest kwestia rodzinna bardzo istotna. A jak sobie wyobrażacie historię Obi-Wana Kenobiego? Zobaczmy, jak Iwan McGregor wygląda tutaj właśnie w powrocie do tej roli, bo pojawiły się tweety o tym mówiące. Dokładnie. Postać, ten aktor, chyba jedyny plus tej trylogii prequeli, o którym możemy powiedzieć, to jest właśnie rola Iwana McGregora jako Obi-Wana Kenobiego. Jak sobie wyobrażacie ten serial? Natomiast czy to jest dobry pomysł, czy może tak jak Dawid mówiłeś w przypadku Hanna Solo, że tutaj nie ma jeszcze jakiejś takiej potrzeby, żeby ta postać znowu się pojawiała, żeby ją odkopywać? Znaczy nie, no pokazanie historii generała Kenobiego no, może być z najważniejszych postaci. Tak, może być bardzo interesujące, jeśli właśnie osadzimy go w czasie wojny klonów. Tak, tylko ja na przykład bardzo bym chciał zobaczyć jego życie prywatne również. No, ale ja bym chciał zobaczyć to, jak on sobie radzi z tą porażką, którą przeszedł, gdzieś przeżył, właśnie w kontekście Anakina Skywalkera. No, ale to będzie jest nudne. Jego największa porażka. No tak, ale to będzie nudne, no bo co byś miał cały sezon o facecie, który siedzi na Tatooine. Ja chcę, żeby miałem takiego dobrego ucznia, a facet stał się, ale ja chcę, żeby, złym człowiekiem. Ale ja chcę, żeby to było jakimś takim trochę tłem do tej historii, która zostanie nam przedstawiona. Ja bardziej wolę zobaczyć
go jako tego generała, gdzie on w filmach nam znika i wiemy tylko, że jest na misjach gdzieś, i to chętnie bym bardziej zobaczył. I biega i jeździ na wielkiej jaszczurce po skałach, to trochę to dla mnie było mało, znaczy nie widziałem w nim właśnie taktyka, prawda? No i właśnie to chciałbym zobaczyć, bo to, że on będzie tam siedział na wsi i to jest mniej więcej tak jak Thanos, który będzie tam siedział, wiesz, uprawiał jakiś... Zupę gotował. Tak, to wiesz, to... Z panią Gessler może usiąść i pokazać, z jakiej szczurki można zrobić danie główne na tatuaż, ale... Panowie, na koniec do was pytanie. Czy waszym zdaniem ta ścieżka obrana od Disneya do tych Gwiezdnych Wojen, które mamy teraz, jest dobra, czy może tutaj mielibyście jakąś krytykę wobec tego? Jak to widzicie? Na koniec naszej rozmowy. Powiem ci tak, na pewno jest lepsza niż to, co Lucas zaczął robić ze swoimi filmami, bo jeśli przypomnimy sobie, jak wygląda epizod 1, 2, 3, a w szczególności 1, no to dobrze, że ktoś mu te zabawki zabrał. I próbuje to wszystko jakoś ładnie poukładać w logiczną całość, że filmy z siebie wynikają. Dla mnie prequele to było kino dziecięce. No, to było kino, nie wiem, to można byłoby puszczać w kanałach. No oprócz trzeciej, bo trzecia była dużo mroczniejsza. Natomiast... Panowie, i tu musimy postawić kropkę. Polecamy Gwiezdne Wojny wszystkim tym, którzy Gwiezdnych Wojen nie widzieli. Nie wiem, czy takie osoby są, ale być może się gdzieś jeszcze uchowały. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, Dawid Muszyński, dziękuję redaktor bardzo. Czyli na ekranie PL. Panowie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie, niech moc będzie z wami, również z państwem. Do zobaczenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.